pierwszy dzień świąt. Jest Boże Narodzenie. Która chce otworzyć prezenty? Ja. Kocham Cię. Ja Ciebie też. Dzień dobry. Możemy otworzyć prezenty? Miałem sporo roboty. Nie wszystko mi się udało, ale mam nadzieję, że ten dzień będzie wyjątkowy. Lepiej się czujesz? Nie, nadal mnie boli. Chciałem, żeby w Boże Narodzenie Daniel czuła się lepiej. Poszukam prezentu dla każdego. Ten jest dla Hazel. Masz sowę. To pluszak. Dostałam sowę. I ja mam pieska. Dla Riley. Mój. Ładny papier. Mam większy. Ja mam większy. Ten też jest mój. Naprawdę duży. Mały jest dla mnie. Daj mi go. Duży jest dla Blake. Otwórzcie prezenty. Mam nowego szczeniaka. Boże Narodzenie zawsze będzie wyjątkowe dla trzylatków, jeśli dostaną prezenty. Gdzie mój? Pierwszy raz od 2 dni Daniel się uśmiechnęła. Może nieźle sobie poradziłem. Ten jest dla Parker, a ten dla Blake. Hamburger. Uwielbiasz hamburgery. A ty pączki. Parker ma jajecznicę z bekonem. Mamo. To mój. Jak się czujesz? Chcesz się położyć? Bardzo tu głośno. Tato? Przeniesiemy się, żeby mama się położyła. Mamo? Cuda nie zdarzają się z dnia na dzień, nawet w Boże Narodzenie. Ale dostaliśmy prawie wszystko, czego chcieliśmy. Boże Narodzenie w łóżku. W zeszłym roku wybrałaś prezenty dla sióstr. W tym roku one wybrały podarunek dla ciebie. Od Rai Rai dla Blake. Chcę zobaczyć. Jednorożec do kąpieli. Pamiętasz, jak wybierałaś prezent dla siostry? Blake, otwórz tę dużą torbę. Ciężka. Ostrożnie. To duża torba gimnastyczna. Możesz włożyć pluszaki. Podoba mi się. Otwórz drugi. Czasem chce się zrobić wiele, ale po prostu nie można. I trudno. Wtedy pomaga mąż. Trzeba żyć dzień po dniu. Jestem przeszczęśliwa, że mam dzieci i że mogę o nie dbać. Nie chciałabym, żeby było inaczej. Kocham Cię, mamusiu. Jesteś moją mamą. Też Cię kocham. To najpiękniejszy prezent. Każda matka mnie zrozumie. Wesołych świąt. Wesołych świąt.